Siła? Siła jest bardziej determinacją, taką wolą walki. Widziałem dzieci, uczniów, którzy wcale nie byli silni, a wygrywali turnieje. Kto nie trzyma rakiety za końcówkę? Dziękuję pani. A ja rzucę ci tą. Wow, mimo że cię tak trochę oszukałem, to wiedziałaś, gdzie jest piłka. A ja ci rzucę znowu tą. Dobrze, i jeszcze raz cię zmylę. Ciach. Super. Ciach. Tenis jest sportem na pewno bardzo indywidualnym, wymagającym dużej wytrwałości i cierpliwości. Bez tych dwóch cech ciężko będzie grać w tenisa. Na moim pierwszym treningu 22 lata temu było 60 dzieciaków. Pamiętam jak dziś, jak trener chodził po tej hali i sam decydował, mówił: ty będziesz grał, ty nie będziesz grał, ty będziesz grał. No i z tej grupy 60 dzieci oczywiście mnie wykluczył. Mija dzisiaj 20 kilka lat i z tej grupy dzieci utalentowanych i byli mistrzowie Polski, w zasadzie gram tylko ja i mój brat. Talent nie jest najważniejszy. Liczy się praca i takie zaangażowanie. No i przede wszystkim chyba fan. No, dawaj, 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 dawaj. Dobrze, spokojnie, Basia, powoli. Dokładnie, jak małpka. Tylko uważajcie, to mogę was uderzyć. Bardzo lubię spinaczkę. Możesz atakować. Uprawiam piłkę nożną, tenis, spinaczkę, basen i jeszcze judo wszystko. Basia ma niespożyte pokłady energii. Cały dzień właściwie by się ruszała, gdzieś kręciła, gdzieś wierciła, gdzieś by szła. Te pasy ją zmieniają w ten sposób, że Basia nie poddaje się. Tenis kształtuje jej charakter. Dzieci będą umieć przez to przegrywać, bo to jest też jeden z elementów sportu, że się przegrywa. Sportowiec to odżywia się dobrze, nie je chipsów, nie pije coli, bardzo dobrze się rusza. I teraz złap rakietę za końcówkę. Drugą ciach. A to będzie ok. I teraz tak, szeroko nóżki, szeroko na nogach. O, super, teraz cię nikt nie przewróci. Widzisz? Mocno stoisz teraz. Ciach. I co potem? I co jest najfajniejsze? Najfajniejsze jest to, że łokcie są wysoko. To bardzo lubię, jak ktoś tak gra. Rewelacja! Dzieci, które naprawdę chcą grać w tenisa, są przede wszystkim cierpliwe. Tutaj piłka automatycznie podsumowuje jego ruch. Tenis to nie jest tylko siła. To jest przede wszystkim szybkość, zwinność, zwrotność. Akcja, reakcja. Wynik jest natychmiast. Świetny backhand. Piątka za fantastyczny backhand. Takiego backhandu dawno nie widziałem.